ж ввожу до моєї скринки до лістів ліст, написаний досить кепськаво, але на комп'ютері, в котором ствердзе, що не хоче мешкати під одним дахом зі мною, як жидовком, бо вважає мене за дітко Холокаусту, чи за жидовку, виховану через хрещен, яким не дуже jestem вдячна. Więc oczywiście to wszystko nieprawda. Ja bym była dumna, gdybym mogła powiedzieć o sobie, że jestem Żydówką. Niestety nie jestem. I moje pozytywne uczucia do tego narodu i do jego dziedzictwa nie są związane z pochodzeniem, które dałoby się tak przedstawić, żeby Żydzi je uznali za rzeczywiste. Pewien rabin powiedział, że żałuje, że jednak Żydówką to nie jest. Także nawet w bloku bywa taka głupia nienawiść z powodu drobiazgów. Nie wiem, czy to nienawiść nazwać, czy to nazwać naprawdę nienawiścią. To za duże słowo. Ale taka jakaś obcość i niechęć. A prawdziwa nienawiść może się na tym wylęgnąć. To jest pierwsze ziarenko, pierwszy podkład. Pierwsza plama pleśni, z której wyrośnie jakaś straszna zgnilizna. Więc niechęć i warto by było, żeby w czasie na przykład Bożego Narodzenia pokonać ją w sobie. Przyjrzeć się tym sąsiadom nowym okiem i zobaczyć w nich coś miłego. To na pewno tam jest. I jakoś starać sobie też wypersonować tą niechęć do innych. Ale jest też nienawiść, która zawsze wyrasta z tego, że ten drugi człowiek to tak... nie powiem, że nie jest człowiekiem, ale jakby trochę mniej jest człowiekiem. Mój gatunek człowieczeństwa jest lepszy, jest prawdziwszy. Podobnie jak mój gatunek przynależności do narodu ma być jakoby lepszy. Okres Bożego Narodzenia jest tym czasem, kiedy można by było przynajmniej niektóre z tych takich chwastouczuć delikatnie, dyskretnie, ale z siebie samego przynajmniej wyrwać. Na to, co w tych... Do kogo my niechęć czujemy, co w nich się dzieje, mamy mały wpływ. Ale możemy mieć wpływ na siebie. A to jest uczucie dwustronne. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy właśnie podjęli takie zadanie dobrego życzenia tamtym innym. Może być nawet dobrze, jeżeli przy stole świątecznym nie zachowamy całkowitego milczenia o tym, co nas naprawdę obchodzi, ale dokonamy wyboru, żeby jednak nie drażnić, nie podsuwać innym pod nos potrawy, której oni nie akceptują. To może być dobre ćwiczenie. I żeby tak wnikliwie i z czułością kierować rozmową tak, żeby nie było wybuchów. Przede wszystkim, żeby nie było pogardy. Bo może to, czego my nie lubimy w tym drugim człowieku, naprawdę jest godne nielubienia, a może tylko tak się nam przedstawia. Może jest za tym jakaś tajemnica, którą już bylibyśmy w stanie przyjąć, czy przynajmniej uszanować. To chyba by było dobrze. Myślę, że w takim przeżyciu świąt razem w zgodzie osiąganej przez porozumienie, nie przez przemilczenia, może bardzo tutaj pomóc świadomość, że w każdej religii godnej tej nazwy tkwi tajemnica,
a także światopogląd naukowy, czy inny światopogląd świecki, kładący nacisk na jeszcze jakąś szczególną grupę wartości, że wszędzie, jak dobrze w to wniknąć, jak stanąć przed tym z szacunkiem, to się dostrzeże, że tu nie wszystko jest jak na patelni, że jest jakaś głębia, w której jest coś dla tego człowieka czy dla tych ludzi ważne. I że możemy uczynić święta, także te święta, jak najbardziej takim wielkim hołdem dla tego faktu, że w życiu ludzkim jest coś więcej i że do tego coś więcej różne orientacje wewnętrzne docierają różnie. Nie mają nawet właściwie obowiązku, żeby nam z tego zdawać sprawozdanie. My możemy, szanując człowieka, zakładać, że tak właśnie jest. I możemy prosić, żeby nam także pozwolono mieć swoją tajemnicę, którą ten drugi człowiek będzie szanował, dlatego że ona należy do bliskiego człowieka albo do bliźniego w ogóle. I w ten sposób może uda się przeżyć te kilka dni, a może potem więcej niż kilka, bez podejrzliwości i bez nienawiści. No, najbardziej ambitny spacer ekumeniczny mógłby prowadzić do całego łańcucha czy serii miejsc świętych dla ludzi i na zasadzie bliskości do ludzi uznamy je za miejsca, w których my też możemy świętości się pokłonić. Może to zbyt ambitne, że znajdziemy bardzo wiele takich miejsc, one są, ale żeby chociaż było jedno, które naprawdę odwiedzimy w tym duchu. Takim miejscem dla chrześcijan najbliższym, chrześcijanie są z tego miejsca w gruncie rzeczy, jest synagoga, w której czyta się proroków mówiących o przyjściu Mesjasza i w której taka zasadnicza podbudowa etyczna chrześcijaństwa jest wyrażona i stąd ją bierzemy, a więc do progu synagogi. Można się zastanowić, czy możemy tam w tym dniu wejść na chwilę chociaż. Może przypomnieć sobie psalm, którym w tym miejscu się ludzie modlą, a my możemy z nimi. Pamiętam taką okazję, kiedy przeżywaliśmy bardzo tragedię, w której wielu ludzi zginęło na Śląsku, kiedy zawalił się budynek hali targowej. Była wielka, wielka żałoba i zastanawialiśmy się, gdzie możemy pójść wszyscy razem, niezależnie od dzielących nas różnic. I tym miejscem była synagoga. Katolicy mogą się spotkać z innego typu chrześcijanami bardzo dobrze w tym właśnie miejscu. Tak to się też i działo już, więc można by do tego wrócić. Jednocześnie jest to zapewnienie, że synagoga jako dom Boży jest otoczona staraniem i troską nie tylko samych Żydów. Nie jest ona zresztą ich takim największym świętym świętych, bo takim miejscem, gdzie jest serce judaizmu, to jest cmentarz. Synagoga
jest domem nauki i modlitwy i to bardzo nadaje się do tego, żeby dzielić ten dom z innymi, ale może pięknie byłoby pójść również nie tylko na swój cmentarz, ale na cmentarz żydowski, gdzie też jest miejsce korzenia wiary. Inne miejsca to świątynie prawosławne, których nie brak na naszych terenach. Można je odnaleźć i w Warszawie. Są także kościoły, które mają swoje korzenie w wielkiej reformacji. I także są na naszym terenie i też są miejscem, gdzie wiele wysiłku poświęca się na przykład muzyce religijnej. Można by było wybrać się na koncert do luteran czy do reformowanych. Też byłoby to bardzo miłe i byłoby w tym to takie otwarcie okresu Bożego Narodzenia. Można to różnie zrobić, ale sądzę, że taki rodzaj ekumenicznej pielgrzymki serca to bardzo pasuje do Bożego Narodzenia. A właśnie, nie wspomniałam o muzułmanach. Jest mi tutaj trudno, bo dosyć ogólnikowo tylko znam ich obyczaje. Nie chciałabym zaproponować czegoś, co dla nich nie byłoby sympatyczne, ale wiem, że Jezus jest w ich odczuciu prorokiem i że narodziny tego proroka są dla nich też okazją do dobrej myśli o zbawieniu wszystkich ludzi. I może by można się było dowiedzieć i zbadać, jakie są z nimi ekumeniczne wydarzenia. Na pewno można ich zaprosić na święta w kościele chrześcijańskim również, bo oni też tą samą tajemnicę mają wyznaczoną jako dążenie serca, więc może to by było dobre. W każdym razie życzę uczestnikom kampanii przeżycia, że daje ona dobre skutki, że warto się w to zaangażować. Przede wszystkim w postaci szczepienia ochronnego dla siebie samego. Przynajmniej mogę mieć nadzieję, że nie wyrosnę na nienawistnika, jeżeli ćwiczę otwartą postawę wcześniej. Już w okresie pierwszych kroków ku otwartemu światu. Więc to chyba warto. Życzę wam, żeby się to udało, a sobie też, żebym się dowiedziała więcej o tym, co się tu robi. Może w czymś zdołam jeszcze pomóc. Wszystkich pozdrawiam.